Dobry, siemano, cześć Artur. Cześć Piecioszka, nie Pięcioszka, tak? Och, super, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo. Uśmiałem się, powiem Ci, że się uśmiałem, kiedy tak przyjemnie wymówiłeś ten mój nickname. No aczkolwiek zdarza się, no zdarza się. Czyli nie byłem pierwszy. Nie. To jest super proste słowo, tylko ma jeden taki myczek, że zamiast literki Z jest H i tyle. Ale okay. Śmieszne. Siemano ludziska, napiszcie, czy dobrze nas słychać, czy dobrze nas widać. Jakby takie techniczne detale na początku spełnimy. O, pojawiło się już pierwsze siemka. Siemka Paweł. Dobra, to chyba nas słychać, co? Już widzę, że nawet jest dwóch widzów. Dobra, to możemy jechać z tematem. Okej. Okay. Więc przygotowaliśmy, wszystko jest okej, gites. Przygotowaliśmy z Arturem takie fajowe slajdy, na których będziemy tematami się wymieniali. Każdy z nas przygotował po kilka tematów, więc będziemy mogli sobie pogadać. Ale oczywiście, jeśli macie wy jakieś pytania, czy jakby komentarze, to też śmiało zadawajcie. Tutaj korzystając z tego narzędzia, którego używamy, mamy możliwość pokazywania waszych komentarzy na streamingu. Także taki teścik jeszcze raz od Pawła, wszystko jest ok, widzicie jak to fajowo wygląda. No dobra, to pierwsza rzecz, dekoratory w JavaScriptie. W TypeScript powiedziałem, kurczę, w dekoratory w TypeScriptie już... Już wybiegasz w przyszłość. Tak, to jest taki temat, który od kilku lat już się ciągnie i dalej się ciągnie i nic się nie zmienia już od 3 lat, ciągle jest w stage'u drugim. To jest niesamowite, że taka fajna, taki fajny feature, który w języku może powstać, jest tak długo jakby kitrany gdzieś tam w specyfikacji. Mianowicie mamy możliwość stworzenia dekoratorów. Jest ich niby 5, ale w JavaScriptie można stworzyć tylko 4. Jednego dekoratora nie można stworzyć przez ograniczenie języka i takie, które no jakby Babel jeszcze ma, no bo to wszystko przelatuje przez Babela, przez ten taki tłumacz. No i tu jest, zobaczcie, jeśli ktoś używał Angulara, no to może rozpoznaje koncept. Jest dekorator małpka komponent. No i w Angularze też jest taki dekorator. Artur, ty masz jakieś doświadczenie z Angularem? Wiesz co, powiem ci, że nie, że kiedyś chciałem się nauczyć Angulara, ale to było bardzo dawno temu i w zasadzie skutecznie mnie wtedy ten Angular zniechęcił i się wtedy zacząłem uczyć, to były moje początki jeszcze, zacząłem się uczyć wtedy Backbone'a, ale przyznam szczerze, że właśnie wtedy w tamtych czasach, jak gdzieś mi tam mignął ten Angular, to chyba już wtedy gdzieś tam te dekoratory widziałem. Druga rzecz, gdzie widziałem dekoratory, to nie wiem, czy wiesz, też chyba były wykorzystywane w tym MobX. To jest taka biblioteka do zbadania stanem w Reakcie i tam też mi te dekoratory mignęły, ale to tylko dwie rzeczy, w dwóch miejscach w zasadzie, nie? Kumam. No dekoratory są, myślę, że taką esencją, no, że nie esencją, ale takie no, dosyć popularne w Angularze i każdy element angularowy, czy to komponent, serwis, czy jakiś pipe, czy cokolwiek, wszystko się właśnie dekoruje. No, to jest ciekawy pattern. Można dekorować też pojedynczą właściwość. Zobaczcie, tu jest taki super trywialny przykład, czyli jak zrobić, żeby jakaś właściwość była tylko i wyłącznie w trybie read-only. W TypeScriptie możemy użyć takiego słówka read-only, no ale w JavaScriptie nie, więc możemy stworzyć taki dekorator, który z użyciem deskryptora, deskryptor to jest taka metainformacja o właściwości, możemy skonfigurować jedną z właściwości, przestawić w writeable na false, to znaczy, że nie będziemy mogli nadpisać tej właściwości name. No i kiedy taki przykładzik, kiedy stworzymy instancję, wyświetlimy to jest Kasia, ale kiedy będziemy chcieli zmienić nazwę, no to już niestety dostaniemy type error. Super fajne wykorzystanie dekoratorów, według mnie.
według mnie. A jak masz ten deskryptor i masz tam ten write table ustawiony na false, to coś tam jeszcze innego ciekawego możemy zrobić? Co tam jeszcze można wywołać na tym deskryptorze? No można na przykład zdefiniować enumerable flagę. I flaga enumerable polega na tym, że jeśli iterowalibyśmy po obiekcie, no to możemy skonfigurować właściwość tak, żeby ona albo występowała w takiej iteracji, czyli na przykład w pętli for in, albo żeby nie występowała. Czyli jeśli chcesz po prostu sobie przelecieć po obiekcie też. Czyli te dekoratory to w zasadzie wygląda na to, że to będzie taki power feature w jakichś bibliotekach głównie, tak? Na przykład w jakimś frameworku czy w jakiejś bibliotece, czy też tutaj widzisz takie zastosowania na co dzień, że piszesz sobie jakąś tam własną małą funkcyjkę i coś tam potrzebujesz udekorować? Wiesz, na przykład bardzo często się tak zdarza, przynajmniej w trybie debugowania, każdy ma oczywiście swój styl debugowania, ale często tak jest, że wrzucasz console loga do każdej funkcji, do każdej metody w jakiejś klasie, żeby zweryfikować, kiedy i z jakimi argumentami uruchomiła się dana funkcja. No to moglibyśmy wykorzystać taki dekorator klasowy, nie? Który by zaktualizował wszystkie metody, dodając console loga na początek. No można na przykład z tego, co kiedyś jakoś tam wyszukiwałem internet, to że w Django, czyli w takim frameworku do tworzenia aplikacji backendowych w Pythonie, są też użyte dekoratory, tylko ja nie wiem, czy w Pythonie to się nazywa dekorator, czy adnotacja. W każdym razie, kiedy masz jakiś endpoint, to możesz sobie udekorować go, żeby był authenticate, czyli żeby był użytkownik uwierzytelniony, żeby do tego endpointu się dostać. Nie? I jakby tworzysz sobie endpoint, tworzysz sobie logikę taką biznesową i wymuszasz tylko i wyłącznie uwierzytelnienie jedną linijką nad definicją takiej funkcji. Wydaje mi się, że to jest super łatwe i takie przyjemne w pisaniu. Czyli to tak na przykład przekładając na świat taki Express.js czy tam Happy.js, no to moglibyśmy wykorzystać taki dekoratorek na przykład właśnie, żeby sobie jakiegoś middleware'a załączyć na jakiejś konkretnej funkcji. Tak jak mówisz właśnie, na przykład sprawdzić, czy ktoś jest uwierzytelniony, albo jakieś tam, nie wiem, coś dopisać na przykład do sesji, tak, w zależności od tego, jak użyjemy tego dekoratora. No, jak najbardziej, jak najbardziej. No i teraz dlaczego to nie weszło? Jak to takie fajne? Nie weszło to z tego prostego powodu, że ten komitet CC39, który rozbudowuje specyfikację, zmienił zdanie i ten standard, który tutaj wam pokazuję, czyli że można sobie zdefiniować dekoratory własne, no w takich miejscach, czyli tutaj nad klasą, nad funkcją, tu jest jeszcze nad metodą, tutaj tego nie można zrobić, czyli nad parametrem w metodzie, ale jeszcze można nad takim akcesorem, czyli nad getterem czy setterem też zdefiniować metodę, dekorator. W każdym razie oni zmienili koncepcję i teraz ta koncepcja już jest inna, że są predefiniowane dekoratory, których można użyć, które robią bardzo, bardzo takie popularne elementy, takie jak na przykład wrapowanie, tak? No bo ten logger, który tutaj jest, tutaj jest logger, no to taki dekorator, on właśnie wypisuje konsol loga po wykonaniu takiej funkcji. No to zamiast pisać taką skomplikowaną logikę, to można użyć dekoratora wrap, któremu podać, wiesz, funkcję, która to właśnie zostanie owrapowana dana metoda. Jest chyba 8 czy 9 takich predefiniowanych dekoratorów, no i ciągle TC39 nie podjęło decyzji, co z tym dalej robić, także ciągle jest w drafcie ta specyfikacja, no i to tak już od tych 3 lat, chyba 2017 czy 2016 nawet powstała ta specyfikacja. No niestety. I składnia zawsze jest taka, że dekorator musi być nad rzeczą dekorowaną, tak? Czyli jedna linijka nad tym i to może być atrybut, to może być funkcja, klasa, instancja klasy, cokolwiek. Tak. No. Fajnie. No i zawsze ta małpka. Ta małpka jest takim właśnie znakiem charakterystycznym. Ona się musi pojawić, żeby właśnie
ten dekorator się uruchomił. O właśnie, tutaj też z tego co czytałem jest pewna nieścisłość, kiedy ma się dekorator uruchamiać. No dużo jest takich jakby rzeczy, no bo kiedy ma się taki dekorator lock uruchomić? W czasie instancji, tworzenia instancji w oparciu o taką klasę? Czy jeszcze przy definicji takiej klasy? Nie? Jakby no nie wiadomo, co chce się udekorować. No. No i dlatego to jakby jeszcze jest, nie jest jeszcze wiesz, do końca dopieszczone, jest w drafcie. Jak mamy Babela, możemy używać, jak mamy TypeScript, oczywiście też możemy używać. No dobra, to z moich tutaj notatek dotyczących dekoratorów to tyle. Czy są jakieś pytania na streamie? Halo, halo, stream. 16 osób nas ogląda, ale elegancko. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy dalej. Tak, jak komuś coś tam zaświta w głowie, pojawi się jakieś pytanie związane z dekoratorami, to piszcie i sobie wrócimy jeszcze do tego. Tak jest. Tak, tu kolejna rzecz, to ja pozwoliłem sobie dodać do naszej dzisiejszej listy i chciałem ogólnie po prostu przelecieć po tych nowych rzeczach, które będą już oficjalnie dodane w standardzie ES 2020, jeżeli tak można przeczytać, albo 2020. I tutaj jest link do bardzo fajnego bloga, który naprawdę bardzo, bardzo fajny blog, jeżeli chodzi o takie treści związane z JavaScriptem. I tutaj po prostu chciałem pokazać, co będzie w tym najnowszym wydaniu. I też chciałem pokrótce, nie wiem, na przykład też cię zapytać, Piotrze, co tutaj ci się najbardziej podoba z tej listy? Czy coś już używasz? Czy ogólnie olałeś te nowe funkcje? Nie potrzebujesz ich? Jak to ogólnie wygląda? Match all nie używałem nigdy. Importa. Ja też. Importa. Dynamicznego importa. Dodamy, dynamicznego, że dynamicznego. Tak. Dynamicznego importa nie używałem. Chociaż wydaje mi się, że gdzieś w oparciu o jakieś przykłady tylko chciałem zobaczyć, jak to działa. Tak, ale nie, oczywiście, że używałem, przepraszam, używałem w aplikacjach angularowych, w ogóle tam od wersji 8 Angulara w routingu używa się właśnie Dynamic Imports. No, dokładnie. Czyli dopiero jak ktoś chce na przykład wejść na jakąś kosztowną podstronę, która ma kupę jakichś tam drogich, nazwijmy to dla pamięci, komponentów, to wtedy w routingu jest to dynamicznie importowane. Tak. Tak, tak. I to jest super. Kiedyś w Angularze to się odbywało przez taki magiczny string, teraz to właśnie z użyciem tego Dynamic Imports. I uważam, że to jest super opcja, no bo to jest tak zwana technika lazy loading, która opóźnia ładowanie całej strony, bo jeśli jesteśmy na stronie głównej, to po co mamy ładować stronę z, nie wiem, filmami, piosenkami, użytkownikami, czy jakąkolwiek tam domenę w aplikacji będziemy mieli. Tak, to ja też właśnie mogłem użyć tego importa nieświadomie, bo chyba w Reakcie jest ta opcja lazy i wydaje mi się, że ona też może korzystać pod spodem właśnie z tego dynamicznego importu. Nie wiem, bardzo ciekawe. Co jest dalej? Import meta, nawet nie wiem, co to jest, szczerze powiedziawszy. Ja też nie. Może jakieś meta informacje na temat importu, nie wiem, ile waży, co on tam zawiera, tak? Cholera wie. Kliknijmy może. Możemy kliknąć. Import meta. A, czyli pewnie informacje o tym, co ściągnęliśmy? Mhm. Co zaimportowaliśmy? Jaki jest tego adres? Okej. Okay. Holds metadata of current module. No bo możemy importować w przeglądarce moduły, nie? Czyli jeśli osadzimy skrypt z typem module, nie z typem, można osadzić w przeglądarce teraz moduły, czyli że kawałek JavaScriptu ściągnie inny JavaScript bez jakiegoś module handlera. To właśnie w tamtym ściąganym pliku, jak chcielibyśmy podejrzeć informację, o tutaj jest jakiś przykład odnośnie URL-a. To jaki jest adres tego ściąganego modułu? No pewnie to jest jakaś potrzebna informacja, więc taki import meta.
Czyli pewnie też możemy tam zrobić jakiś taki a la manifest właśnie. I jeżeli ktoś potrzebuje załadować i tam sprawdzić jakiś meta, to pewnie w ten sposób. No, nie widzę innych, nie widzę Tylko innych ur jest. możliwości. Tak. No. No to cholera wie, co to jest. No dobra. Nie używałem w każdym Ja razie. też, nie. Big Int też nie używałem. Jakoś w moich aplikacjach nie miałem jakichś takich potężnych liczb, żebym musiał się zastanawiać, że ten standardowy typ mi nie wystarczył. No To tak, bo pewnie. tutaj już chyba jak stworzymy sobie takiego bikinta, to ciekaw jestem, czy takie proste operacje jak 01 plus 01 plus 02. Aha, nie można robić takich bikintów. Chyba, że Chrome nie supportuje, no nie wiem, ale to może bez zera. No, supportuje. Czyli to jest tylko int, to nie jest, no tak, to jest int, czyli nic nie ma po przecinku, po kropce. 123 plus. A. No tak. Czy jakie to może mieć zastosowanie? Coś tam w kryptografii, na przykład takie wielkie liczby mają znaczenie? Czy po co to tak naprawdę? No nie wiem, no może żeby wejść do tego limitu, który w JavaScriptie jest odnośnie liczb takich zwykłych. Aha, okej. 63 a 64, 65. Ty, bo zaraz streama nam zawiesisz, takie tutaj operacje przeprowadzasz. Zaraz szlak trafi tutaj transmisję i ten. No jest Infinity. No Było. było, ale to na trójce, o, nie wiem jakby jaka to jest graniczna wartość. Nie wiem, trudno tutaj zgadywać. W każdym razie no pewnie taki big int ma jeszcze większą rozpiętość, nie? Moglibyśmy jeszcze większe inty robić. No, do operacji matematycznych, do operacji matematycznych. Nie wiem po co jeszcze. No. Ale w sytuacji, kiedy na przykład obecnie te biblioteki, które się wykorzystuje w systemach takich bankowych do przeliczania różnych rzeczy po stronie JS-a, no to one nie mogą oczywiście korzystać z takiego typu number JavaScriptowego, no ale można to sobie jakby zasymulować tablicą, no bo tablica ma nieograniczoną długość tych elementów, więc możemy zrobić sobie na przykład dwie tablice i jedna to jest ta część całkowita, druga to jest ta część rzeczywista, ta ułamkowa. No i w taki sposób dokonywać operacji matematycznych, nie? No, można sobie poradzić bez takiego większego rozmiaru liczb, no ale jak coś będzie w języku, no to na pewno będzie to jakby sprawdzone, przetestowane, lepsze i też wspierane przez przeglądarki, więc może być jakieś tam szybsze nawet. Nie? No, na pewno do jakichś finansowych rzeczy powinno się to nadać. Z tymi tablicami, no to wiadomo, że pewnie da się to jakoś obejść, ale zawsze lepiej, jak język cię wspiera z tym, nie? I po prostu nie musisz kombinować, bo zawsze jest mniejsze ryzyko błędu. Tu ci wkleiłem jeszcze na prywatnym czacie jakąś rzecz, taką, o której nawet nie wiedziałem, że jest number.max safe integer, jakiś taki Tak. const. No, i tak to ktoś tu przetestował, czyli chyba wspiera już ten Chrome, bo masz 80 pewnie, nie? Tak. No, czyli słuchajcie, widzowie, jak chcecie liczyć jakieś grube hajsy, to Chrome 80 wspiera to, więc można działać. Elegancko, elegancko. Dobra, co mamy dalej? Promise all settled. Czyli to jak mam wszystkie promisy, to mi zwraca true, jak wszystkie się wykonają, tak? Tak to działa? Tak. Bez znaczenia, czy któryś się zrejektował, czy nie. Czyli, że po prostu przeszło mi przez wszystkie, na przykład żaden wcześniej. Aha, nie, czyli jeżeli jest rejected, to co? To też mi zwróci wtedy, Tak. że. To po prostu Okej. chodzi o to, żeby poczekać, aż wszystkie się zakończą, bez znaczenia z jakim statusem, nie? Bo teraz tak jest, że promise all po prostu uruchamia wszystkie promisy, ale jeśli któryś się zrejektuje, no to już cały ten promise
cały ten promis, który zwracany jest przez promis all, też się zrejektuje. Mhm. No, więc to jest taki, no, czy chcemy tak? No nie zawsze tak chcemy. Więc all settled jest spoko opcją, no jest brakującą opcją na pewno. Mhm. O, tu jest nawet obok promis all, promis raise, no i promis all settled. Mhm. Przyznam szczerze, że używam promisów, ale nie wiem, piszę takie chyba proste rzeczy, że jeszcze nie musiałem tego robić. A piszesz z denem i catchem, czy używasz async awaita? Znaczy w większości przypadków mam jednego promisa, więc po prostu sobie robię to async awaitem, nie? Aha, i aha. Jakoś póki co nie miałem jeszcze takiego case'u, żebym kurde musiał zrobić tam sześć promisów pod jeden po drugim i na przykład sprawdzić, czy wszystkie się wykonały. Wydaje mi się, że to chyba więcej, jak ktoś coś tam robi, nie wiem, na backendzie więcej, w Node.js-ie jakimś, kurde, coś tam, może wtedy to faktycznie częściej się przydaje, ale tak ja w swojej codziennej pracy przyznam szczerze, że jeszcze nie miałem takiego case'a. No, ja nie używałem tego all settled, ale dobrze, że jest, będzie można wreszcie jakby użyć takiej opcji, żeby po prostu zaczekać, aż wszystkie promisy się skończą, bez znaczenia, jaki jest ich status. Kolejny global diss, to jest temat rzeka, no bo w przeglądarce istnieje globalny, w sensie referencja do globalnego kontekstu, to jest window. Tak. W Node to jest global. Mhm. No i teraz, a w Deno, wiesz jaki jest w Deno? Nie wiem, Deno? Nie, nie, też jest window. O. No. Więc... Deno implementuje bardzo dużo z przeglądarek API. Mhm. Wiesz co, z tym Deno to myślę, że jeszcze musimy podrążyć temat, bo ja tak naprawdę jak przysłałeś dzisiaj tą rozpiskę przed tym live'em, to w ogóle musiałem sprawdzić, co to jest Deno. Jakoś po prostu nie dotarła do mnie ta informacja, co to w ogóle jest, nie? Tak jednym zdaniem to jest taki runtime, w którym można uruchamiać TypeScript. No bo obecnie tak jest, że jest Node, w którym naturalnym, takim natywnym językiem jest JavaScript, nie? Czyli piszesz, możesz sobie pisać w czymkolwiek, ale żeby w Node to uruchomić, to musisz transpilować do JavaScriptu. No a Deno jest runtime'em TypeScriptowym, czyli możesz czysty TypeScript już tam jakby uruchamiać, nie? Bez żadnej transpilacji po drodze. I to działa zarówno jakby... Aha, no głównie to jest taki runtime, czyli to jest, wiesz, no, paczka taka jak Node, tylko że no, uruchomiona, no jakby po prostu jeden pliczek, to też jest właśnie różnica względem Node'a, że Deno jest zawsze jedną binarką. Bez względu na system operacyjny, to jest jedna binarka, która na wejściu dostaje TypeScript, na wejściu jakby uruchamia ten kod. No i teraz, jeżeli to jest runtime, to dlaczego jakby ma to ten obiekt global, to jest window? To też możesz to jakoś po stronie przeglądarki wykonać, czy jak? Nie, bo nie ma funkcji require w Deno. Mhm. Znaczy, ta funkcja require jest, ale jakby może jak tam wewnętrznie to jest, to nie wiem, ale importujesz sobie moduły nie z jakby z plików lokalnych, ale też możesz importować z plików zdalnych, czyli możesz napisać import, gwiazd, coś tam, import cokolwiek from i tu podać link do pliku JavaScript, jakikolwiek, wiesz, tam http://blog.pl/main.js i wtedy Deno ściągnie ten plik, skeszuje go sobie i będzie uruchamiać tak jak normalny skrypt. JS czy TS, końcówka, to nie ma znaczenia. No. Nie, wydaje mi się, że to jest super opcja, ale o Deno możemy jeszcze powiedzieć później, bo mam pewnego newsa o Deno, niestety smutnego. Okej, dobra, to zaraz będzie o tym. Jeszcze o tym Global Diss, to chyba też to ma sens w dobie tych wszystkich rozwiązań typu Next.js, tak? Czyli server-side rendering, ponieważ tam się te światy window i tego globala Node.js-owego przenikają, tak? To domyślam się, że wtedy może ratować sytuację, tak? To prawda, no są jeszcze webworkery i w webworkerach z kolei referencją do takiego globalnego kontekstu jest self, nie? No i masz trzy różne podejścia, jak dostać się do globalnego kontekstu.
Dlatego fajnie, że wymyślili tą nazwę, że fajnie, że wymyślili taki sposób Global Diff, aczkolwiek ta nazwa do mnie totalnie nie przemawia. Ten diff jest mylnie rozumiany i często właśnie jakby źle interpretowany i źle tłumaczone to jest później na zajęciach różnych i tak dalej, więc ta nazwa mogłaby być lepsza, może samo Global byłoby lepsze, no ale no chyba chodzi o breaking changes, że też nie można, trzeba wprowadzić coś nowego, żeby te skrypty, które już działają, żeby dalej działały bez jakiejkolwiek tam uszczerbku na zdrowiu. Nie? Tak, tak. No ale wiemy wszyscy, że nazywanie rzeczy w informatyce jest jednym z większych problemów i tutaj też ewidentnie coś mogło pójść lepiej. No to prawda, to prawda. For-in. For-in mechanism. To jest jeszcze proposal. Generalnie wydaje mi się, że ja wiem o co chodzi, bo chociaż nie wiem, może się mylę, ale nigdy jak iteruje się po obiekcie, to nie można być pewnym kolejności właściwości. Czyli jeśli masz obiekt, zróbmy przykładzik, jeśli mamy obiekt car, gdzie jest tutaj price i color, kiedy będziemy iterowali w takim obiekcie, to nie mamy stuprocentowej gwarancji, że pierwszy wyświetli nam się price, a drugi wyświetli nam się kolor. Po prostu nie mamy takiej gwarancji, bo nie było to nigdy spisane, wyspecyfikowane. No, a teraz albo to już jest, albo to będzie wyspecyfikowane, jaka będzie kolejność w obiekcie. A jak zrobię object keys, to jest wtedy, mam gwarancję zawsze kolejności, czy też nie mam? Nie wiem. Nie wiem. No bo to ciekawe, nigdy nie wiedziałem o tym, co powiedziałeś, że faktycznie ta kolejność nie jest jakby ustalona przez kolejność, tak jak ty to sobie zdefiniowałeś, więc dobrze wiedzieć, for in mechanizm. Tak i jakby to jest największy problem, wydaje mi się, był największy problem z IE, że IE zupełnie inaczej implementowało tą pętlę niż inne przeglądarki, no i przez to właśnie nie można było być pewnym. No ale jakby IE też już implementuje specyfikację coraz to lepiej, więc no w sumie to... Nie no, teraz Edge to chyba ma normalnie to co Chrome, tak, pod spodem, no. Więc można w ogóle już będzie w końcu zapomnieć o tych czasach, kurde, że wszystko zawsze inaczej implementowali. No to prawda. To prawda, zamknę. No, kolejna rzecz. Ja korzystam. Nie wiem, czy to dobrze, że z tego korzystam, bo wydaje mi się, że jest to czasami trochę taki hack obchodzący jakieś rzeczy, ale muszę przyznać, że korzystam z optional tego chaining, na przykład w momencie, gdy przerabiam jakieś JSONy i wtedy po prostu jak czasami nie mam pewności, czy coś mi zostanie dobrze zwrócone, to korzystam z tego. I teraz pytanie w ogóle, czy w dobie TypeScripta, czy to ma sens wtedy, tak? Bo to wtedy przecież masz ustalone, jak wygląda twój obiekt, prawda? Więc nie wiem w zasadzie, co myśleć o tym feature'ze. No na pewno taki feature jest świetny do dynamicznych języków. W TypeScriptie może to jest trochę inaczej rozwiązane, bo masz tam mocno typowany jakiś obiekt, ale no... Co jeśli przerabiasz projekt na TypeScripta? Co jeśli w tym TypeScriptie masz dużo eny, masz dużo jakichś, wiesz, rzutowania takiego, nie? Więc nie, ja używam optional chaininga już z pół roku i bardzo mi się podoba. Kiedyś na takim meetupie warszawskim TypeScript Warsaw, kiedy właśnie wszedł ten 3.8, bo to chyba w 3.8 weszło? Chociaż może 3.7, już nie pamiętam. No ale no to już minęło, może nie wiem, czy pół roku, czy ze 4 miesiące, ale no już minęło trochę czasu, od kiedy można już używać i no bardzo mi się podoba ta składnia, bo ja nigdy nie lubiłem tych ifów, że jeśli sprawdź, czy istnieje ten taki główny obiekt, tutaj na przykład niech będzie person
jak w person istnieje, to sprawdź, czy istnieje adres. Jak istnieje adres, to i tak dalej. Jej, jakie to jest po prostu nieczytelne. Jest tak nieczytelne. No tak. Tylko kurde, pytanie, czy to jest jakby odpowiedź na to, czy odpowiedź powinna być taka, że po prostu backendowiec czy twój projekt powinien działać tak, żebyś nie musiał po prostu robić tych ifów, tak? Jeżeli się umawiacie, że zwraca ci tam adres, a później jest na przykład street, to czy nie lepiej by było zwrócić pusty obiekt, tak? I nie musieć tego, znaczy pusty, w sensie wiesz, obiekt, ale z pustym atrybutem, tak? I wtedy nie musiałbyś tych wszystkich ifów robić. No tak, ale wydaje mi się, że backendowiec, jeśli ma do napisania API, no to on pobiera z bazy danych i jeśli mu się dobrze pobierze, to dobrze zwróci, a jeśli mu się źle pobierze, no to zwróci, nie może zwrócić tej samej struktury, jaka jest w bazie danych, no bo jakby ta struktura jest w bazie danych, więc wydaje mi się, że wtedy właśnie zwraca error, no i jak zwraca error, to już jest inna schema, inaczej wygląda ten response. Tak, mhm. Znaczy, też są takie podejścia, no, na przykład to się chyba mówi na to null object, czyli na przykład jeżeli adres jest niezwrócony z bazy, to podkładasz właśnie taki null object, prawda? Aha. I on wtedy zawiera tą strukturę, co powinien zawierać, tylko jakby pustą, tak? I dlatego właśnie na początku zaznaczyłem, że nie wiem, czy tak naprawdę cieszyć się z tego, że korzystam z tej opcji, bo ona po prostu dla mnie brzmi jak trochę taki hack, nie? Że wiesz, że coś po prostu jest zwracane nie tak, więc ja nie będę robił ifów, tylko sobie wrzucę ten operator. Ale myślę, że jest to dobry feature i chyba kolejny, który został pożyczony z Ruby, bo w Ruby już dawno był taki właśnie optional chaining i fajnie, że też zawitał do JavaScriptu. Mm. No to prawda i to jest dokładnie, ja pamiętam to chyba właśnie z Ruby jeszcze ileś tam milion lat temu, jak pierwszy raz widziałem kod tego języka, no to tam były te znaki zapytania i jakby nie skumałem wtedy w ogóle po co. Co to jest? Jakby, no bo w JavaScriptie tego nie mieliśmy, no i tak człowiek się zastanawia, no po co jest taki, jak to działa. No. Tak. No to tak jest, takie tam, taka ciekawostka. No lećmy dalej, bo czas nas goni. Nullish coalition. No, weź to przeczytaj. Ja bym nie wiedział, jak to przeczytać. Nie mam pojęcia. Sprawdźmy na Wiki. Coalescing, okej. Okay. Coalescing, tak. No właśnie. Artur, jakie twoje doświadczenia z tym operatorem? Nie używałem go, wiesz. Przyznam się bez bicia, że czytałem na ten temat, ale go jeszcze ani razu nie użyłem nigdzie. A. To ja mogę ci powiedzieć, że używałem i widzę w nim super dużą wartość, kiedy otrzymujesz coś z jakiegoś, no nie wiem, coś z argumentów, chcesz tam sobie odczytać i otrzymujesz integera. No i 0 jest jedną z 6 wartości false i value, więc jeśli sobie, wiesz, sprawdzisz, czy istnieje ta wartość, a istnieje 0, no to dostaniesz false, czyli że nie istnieje, a to nie jest prawda, czyli istnieje. No, więc ten nullish coalescing zwróci false tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach, kiedy, że zwróci true tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach, kiedy jest undefined i null, czyli jakby na pewno wtedy nie istnieje, tak? Wtedy jakby każda inna wartość jest traktowana jako wartość, która istnieje. I to jest super opcja i to mi się strasznie podoba i używam tego i jakby czasami jeszcze ciężko jest mi przyzwyczaić ten taki tą taką pamięć mięśniową i zawsze jak coś tam fallbackuje, no to jeszcze z pipami, ale no później w code review otrzymuję piękny feedback, że może lepiej nullish coalescing, no bo on jest taki mniej restrykcyjny, nie? Jakby dopuszcza wartość 0, dopuszcza wartość not a number, dopuszcza pusty string, bo to są jakieś wartości. Tutaj zresztą jest przykład. Czyli przy wszelkich walidacjach warto pamiętać o nullish coalescing. Pięknie to wypowiedziałeś. Dziękuję. Muszę jeszcze poćwiczyć trochę, żeby mówić jak ta pani z tym takim British, ale dziękuję. No i ostatnia rzecz.
Export? Wow, export. Export S? No czemu nie ma linku do jakiejś dokumentacji? Może? Oj. No kurde. Ten feature chyba nie jest mocno potrzebny. bo od razu nie widać, do czego powinien służyć, nie? Aczkolwiek to może być przydatne, kiedy tworzysz sobie jakiś moduł i wewnątrz tego modułu używasz takich mocno generycznych albo takich mocno konkretnych nazw i chciałbyś eksportować te wszystkie pliki jako jeden moduł na zewnątrz, tylko z użyciem takich bardziej ogólnych nazw, nie? Czyli możesz sobie zaimportować jakiś plik typu na jakiś module helper compiler, ale wyeksportować go, wszystkie elementy z tego pliku wyeksportować jako compiler. Mhm. Czyli żeby nie mówić dokładnie tej pełnej takiej nazwy, takiej wewnętrznej nazwy, tylko żeby sobie taką krypto nazwę wymyślić i gdzieś tam wyeksportować na zewnątrz. To myślę, że jest fajny pattern w bibliotekach będzie, w takich paczkach na NPM-ie. Mhm. A eksport gwiazdka to w ogóle to działa tak, że co, jeżeli w tym pliku mam na przykład 10 eksportów jakichś po prostu nie defaultowych, to on mi te wszystkie zgrupuje pod gwiazdkę, tak? Pod jeden obiekt. Nie? Wszystko to, co jest wewnątrz tego pliku, zostanie przekazane dalej. Znaczy nie wiem, czy mi się podoba akurat, znaczy ten eksport gwiazdka mi się podoba, to nie użyłem tego jeszcze nigdy, ale myślę, że użyję, bo mam parę takich miejsc, gdzie w ogóle pisałem to na piechotę, że po prostu miałem rzeczy, a zgrupowałem je sam, więc to jest dobra informacja. A jeżeli chodzi o ten S i nazwa, to czemu w zasadzie nie wystarczy nazwanie tego w momencie, kiedy robisz import? Importujesz sobie coś i nazywasz to API albo compiler, albo nie wiem, compiler helper i w tym miejscu, gdzie to potrzebujesz, masz kontekst użycia tego i wtedy to nazywasz, tak? I wtedy, jakby to dla mnie ma większy sens, że w miejscu, gdzie importujesz, w zależności od tego, co robisz, odpowiednio to nazywasz. Natomiast przy eksporcie nie wiem, czy chciałbym to zrobić. No, trzeba będzie poczekać do pierwszego użycia. Zobaczymy, czy to właśnie jest, czy nie. Dobra. Mi się ciężko wypowiedzieć, bo tego nie używałem, ale no, widzę jakąś taką potrzebę do nazywania takich namespace'ów gdzieś tam na zewnątrz. Okej. Przelecieliśmy tutaj ten dokumencik, możemy lecieć dalej, bo się tutaj zatrzymaliśmy za długo chyba. Jeszcze mam taką jedną ciekawostkę odnośnie tych feature'ów, że właśnie parę dni temu, kiedy ten post został odświeżony, czyli tego 2 kwietnia, to wtedy TC39 jakby zatrzymało już rozwój tej specyfikacji i ona zostanie oficjalnie ogłoszona w czerwcu. W czerwcu jako oficjalna specyfikacja jest 2020. No i to jest taki standard, że zawsze tam w okresie wakacyjnym mamy nową specyfikację, nową wersję ECMAScriptu. Dobra. Kolejna rzecz to takie narzędzie, które na Twitterze mój kolega Michał Załęski wrzucił i to jest taki tool do testów. Możemy sobie wyobrazić, że stworzylibyśmy endpoint. Ja tutaj na szybkości wyczyszczę wszystkie swoje jakieś rzeczy, które robiłem. Poufne dane, NDA i tak dalej. Tak. Ładnie by tu wyciekły endpointy twoje. Nie ma tutaj poufnych danych, ale myślę, że można byłoby można byłoby wykorzystać takie narzędzie do na przykład testowania backendu, czyli kiedy jakby chcemy zobaczyć nie tylko co serwer wysłał, ale też jakby
co serwer wysłał, ale faktycznie niech to przejdzie przez HTTP, niech to przejdzie przez request. Taki faktyczny request HTTP, nie tylko jakiś tam zamokowany i tak dalej. No to moglibyśmy sobie stworzyć takiego endpointa i no na przykład tutaj wybiorę, taki nowy stworzymy i teraz na ten endpoint będę uderzał requestami, czyli zrobimy sobie request na przykład delete. O, i można zobaczyć, jak wyglądał taki request, nie? Czyli szczegóły takiego requestu, jak wyglądały nagłówki i jaka była odpowiedź i tak dalej. Nie? No takie ciekawe narzędzie, wydaje mi się, że do testów szczególnie backendu jest dosyć spoko. Mhm, czyli pewnie jest to spoko też, jak ktoś tam coś robi, jakiegoś tam, nie wiem, serverlessowego, tak, i chcesz sobie sprawdzić, czy na przykład ta twoja funkcja, jakiej skonfiguruje się w jakiś sposób, czy ona bije faktycznie w jakiś endpoint i co tam dochodzi, tak? No dokładnie. Coś takiego kiedyś widziałem. A powiedz mi, tutaj nie ma jakichś tam problemów z Corsem na przykład? Jeżeli bym miał na przykład tam, nie wiem, jakiś swoją apkę gdzieś tam na Code Sandboxie i chciałbym tutaj na przykład coś uderzyć do tego endpointu. No to możemy zrobić przykład. Wejdziemy teraz na stronę example.org i nie wiem, czy tutaj się już powinien pojawić course? Chyba nie. Nie, z DevToolsów to chyba można robić requesty. No właśnie. No ale to wydaje mi się, że takie narzędzie byłoby bez sensu, kiedy miałoby zabezpieczenia, w sensie kiedy by nie udostępniało, wiesz, course. Tak, tak. No. Właśnie też dlatego chciałem o to zapytać, a jest, tutaj masz nawet zaznaczone add course headers i teraz właśnie pytanie, czy możesz sobie nimi sterować i to by, wydaje mi się, że to by była wtedy fajna zabawka, żeby ludzi właśnie uczyć, jak działa course i symulować różne po prostu sytuacje, bo jak chcesz to symulować na jakimś swoim serwerze, to nie zawsze możesz to tak łatwo i szybko zrobić, nie? A tutaj masz po prostu jakieś klikadełko i możesz to raz, dwa zrobić. Powiedz mi jeszcze, czy tutaj mogę sobie zahardkodować payload, który zwracam? No, bardzo ciekawe. Bo to by było super. Responsive. Aha, tu masz variables, da się to zmienić na jakiś JSON czy coś? Pokaż no tam, bo tam masz jeszcze selecta niżej chyba, nie? To select, gdzie można użyć... Jakichś zmiennych z zapytania. Zajebiście. Tak, na przykład copy, na przykład add IP i zobaczymy, czy IP będzie można zwrócić. No i teraz zrobię geta pod to. Tylko trzeba to jeszcze sparsować do JSON-a. Chyba to nie jest JSON. Chyba to nie jest JSON właśnie. W plainie może zwrócił ci to, co żeś tam napisał. Pokaż tam, co było w body może. O. Jest, czyli... tylko że to trzeba było otoczyć, bo to nie jest poprawny tak. JSON, bo to nie jest stringiem, tak. Więc trzeba by to otoczyć po prostu w ciapki tu jeszcze. O. Słuchaj, mamy pytanie z czatu, Mariusz ma pytanie za 1 000 000 zł. Och, jak myślicie, jak rozwinie się teraz branża? Ojej. Myślałem, że dzisiaj unikniemy tego tematu, o którym wszyscy rozmawiają wszędzie, ale widać, że nie. Mi się wydaje, że jeżeli pyta Mariusz o branżę IT i jak to się rozwinie, no to wszystko pewnie zależy moim zdaniem od danej firmy, tak? No jeżeli ktoś robi apkę dla teatrów, tak jak na przykład mój kolega pracuje w startupie, który jakby sprzedaje bilety dla teatrów i na przykład robi takie coś, że możesz sobie zobaczyć, jak widać scenę w teatrze z danego miejsca, gdzie siedzisz, tak?
i tam możesz to sobie posprawdzać i tak dalej, no to wydaje mi się, że tutaj dla takich branż może być zagrożenie, tak? No jeżeli teatry będą nieczynne przez rok, no to wiadomo, że taka apka może upaść, prawda? No ale jeżeli ktoś coś robi, nie wiem, kurde, takiego bardziej, no na przykład dla banków, tak? Jakieś aplikacje finansowe, no to co? No to będą się mieli dobrze, nie? A ty co myślisz? Ja nawet trochę wiem odnośnie takiego rynku i widzę też po swoich znajomych, jak to się zmienia, że kiedy firmy pracują jako agencje dla różnych klientów, różnych, takich zupełnie różnych, no to są bardzo narażeni na to, co się dzieje, bo są klienci, którzy no, obecnie nie mają przychodów, jak chociażby firmy lotnicze, czy firmy, które udostępniają jakby, nie wiem, Airbnb na przykład, tak. Więc no, te branże są mocno, mają mocno w plecy, no i też takie firmy, które wspierają ich aplikacje, są w plecy, ale no, polskie firmy, a w szczególności polskie banki, to w ogóle to jakby nie dotarło to, nie spowodowało to różnych problemów natury finansowej, że tak powiem. Nie ma żadnych zwolnień, w sensie ja o żadnych zwolnieniach nie wiem, a o zwolnieniach w innych firmach, o różnym podłożu, z różnymi klientami, no to słyszałem. Czy o redukcjach pensji, czy o właśnie zwolnieniach kilku osób w dziale, bez znaczenia na stanowisko nawet. Ale mówisz o firmie IT, tak? Że redukcja wynagrodzenia, tak? No. I to był faktycznie taki przykład, że ta firma dostała po dupie, czy to było takie coś, że szef wykorzystał okazję, żeby zakręcić? Nie, bo jakby to też, to wiesz, no firmy widzą, co się dzieje, i programiści widzą, co się dzieje, jeśli jakby nie było to uzasadnione obecną sytuacją, taka redukcja pensji, no to przecież programista by szybko taką sytuację jakby, no wiadomo, my jesteśmy dosyć inteligentnymi ludźmi i może nie wszyscy, może nie ja, ale jakby są osoby, które no, nie dadzą sobie jakby takie, nie chcą żadnej redukcji pensji, nie zgodzą się na coś takiego bez względu na sytuację, więc no wydaje mi się, że takie podejście, czyli że ktoś tam otrzymał, czy tam otrzyma redukcję pensji, jest w obecnych czasach dosyć naturalne i nie ma sensu płakać z tego tytułu, czy jakby myśleć o zmianie pracy, no bo to dotyka bardzo wiele firm i teraz zmieniać pracę w tym okresie, myślę, że to jest zły pomysł. Dobra, myślę, że chyba polecimy póki co dalej. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to walcie na czat. Webhook site, fajna rzecz, podoba mi się. Podoba mi się to, że można sobie ustalać payload i wydaje mi się, że może to nawet spoko grać właśnie przy jakichś tutorialach albo przy, nie wiem, prowadzeniu jakichś warsztatów, że możesz sobie wcześniej przygotować różne endpointy i po prostu kursanci czy osoby, które się uczą, mogą później konsumować te endpointy w jakiś sposób i można ich wtedy czegoś nauczyć. No i fajnie, że to po prostu można wyklikać, nie trzeba nic stawiać. Podoba mi się to narzędzie. No mi też. Dobra, kolejne. Tak, tutaj od siebie wrzuciłem, bo wrzucałem do siebie na fanpage link do kursu z tego University of Helsinki, do tego kursu. Jest on do końca roku dostępny za darmo, przynajmniej, aha, tak, do końca, no to kawałeczek dłużej. I kurs wygląda fajnie, full stackowy, jest React, są lekcje dotyczące testowania, jest też coś tam związanego z Expressem, akurat tego nie sprawdzałem, ale generalnie wyglądają te lekcje dla mnie fajnie. Przede wszystkim nie wygląda mi ten kurs jakoś taki mocno przeterminowany, więc myślę, że jak ktoś ma czas, to można się z tym zaznajomić. A druga rzecz, no to do końca kwietnia są kursy za darmo dostępne na Plural Site, więc jeżeli ktoś ma czas i chęć, to jakiś mały kurs można wykonać sobie,
a o Plural Sight jednak sam nie korzystałem, ale słyszałem zawsze dużo dobrych opinii, jeżeli chodzi o jakość tych kursów, bo wiadomo, z Udemy jest różnie, można tam trafić jakiegoś tam wesołego naukowca z Kazachstanu, który coś tam śmiesznie opowiada, ale o Plural Sight słyszałem, że jest naprawdę dobrze. A masz jakieś doświadczenia z innymi stronami, gdzie są kursy? Czy jeszcze jakieś używałeś? Jakichś innych? Bo ja powiem ci, że no mogę się przyznać, że żadnych kursów nigdy nie robiłem. Nawet na polskim rynku mamy przecież czy EduWeba, czy teraz chłopaków z Przeprogramowanych i oni wypuścili swój kurs. Kupiłem ich kurs, tą taką najlepszą wersję i no i tyle. Więc powiem ci tak, moje doświadczenie jest takie, że nigdy nie kupiłem żadnego kursu polskiego dotychczas, więc kompletnie nie wiem, jak to jest z Przeprogramowanymi, EduWebem i tak dalej, więc na ten temat się nie wypowiem. Na Udemy jeden kurs, pamiętam, chyba dostałem od kogoś, tam od pracodawcy czy coś, i pamiętam, że on był taki dotyczący Reacta i go nie przerobiłem w całości, bo był taki trochę, gdybym za niego zapłacił, to bym się wkurzył, że straciłem pieniądze na niego. Ale na przykład na Udemy zrobiłem sobie jeden kurs z blockchaina, z tworzenia smart kontraktów w Solidity i to był dobry kurs, mimo że ten kurs kosztował, karetka jedzie, jestem niedaleko szpitala, więc w każdym razie ten jeden kurs, który robiłem dotyczący smart kontraktów, bardzo mi się podobał, nie był w jakiejś strasznej cenie, a naprawdę po przejściu tego kursu byłem w stanie jakiś tam prototyp w pracy związany z Ethereum normalnie przedstawić. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kursy, to robiłem kurs Reacta, Tyler McGinnis, gościu się nazywa, i on ma po prostu swoją taką platformę i wiem, że kiedyś wrzucił kursy swoje mega drogo, one kosztowały, nie wiem, coś, miałeś jakiegoś takiego bundla na przykład za $600 i wtedy go sobie odpuściłem, to były czasy dawne, a później zmienił, że chyba kosztuje dostęp do jego wszystkich kursów, jakie zrobił, za chyba $40 miesięcznie, po prostu subskrypcja. I ten kurs naprawdę, jeżeli ktoś chce się nauczyć Reacta, czy nawet takiego modern JavaScriptu, bo też tam on ma taki kurs, to naprawdę mogę polecić, bo już kilku osobom go poleciłem i każdy był zadowolony tak naprawdę. Kumam. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze doświadczenie z kursami. Czy polecacie jakieś, czy macie ulubionych trenerów? Ja wiele razy. Jak ktoś robił fajne, to wrzucajcie. Sorry. Ja wiele razy już stałem przed tym pytaniem, czy Piotrze, czy nie nagrałbyś swojego kursu? Ciebie się tak dobrze słucha, czy ogląda na YouTubie? Wiem, ile pracy kosztuje stworzenie jednego filmu technicznego w interesujący sposób, więc jakoś sobie nie wyobrażam siebie jako osoby, która nagrywa taki kilkugodzinny, czy kilkunastogodzinny kurs. Jakby strasznie duży wysiłek to jest. I później w komentarzach tylko można jakieś tam przeczytać uwagi, że coś, że jakby za szybko, za wolno, za cicho, za głośno. Jakby. Nie, uwagi zawsze są. Jakbyś czegoś nie zrobił, to wydaje mi się, że zawsze znajdzie się jakiś komentarz, że tu byś mógł tak, tu byś mógł siak. Ale nie wiem, ja ci powiem, że ja akurat mam plan taki, że w tym roku chciałbym jakiś taki mini kurs wypuścić. To jest taki mój, kurde, nie wiem, mam to na takiej swojej liście rzeczy, które w tym roku chciałbym zrobić, po prostu żeby to sprawdzić i o tyle, o ile jakby się czuję w miarę dobrze w nagrywaniu filmików i jakby tłumaczeniu, wrzucaniu tego do sieci za darmo, tak naprawdę nie wiem, czy dam sobie radę z tym całym, wiesz, sprzedawaniem, kasowaniem, wystawianiem faktur, nie wiem po prostu, czy tutaj w tym się spełnię, no, tak bym to określił. Kumam, trzymam kciuki za taką inicjatywę. Zobaczymy, co to będzie. Lecimy dalej.
Właśnie, wielki smutny news, słuchajcie, Deno Community umiera. Kilka dni temu, wczoraj, dostałem dwa maile od meetup.com, czyli od tego portalu, gdzie tam zakłada się społeczności w jakimś tam obszarze, no i są dwie grupy, Deno Poland, Deno Warsaw, czyli takie grupy, które właśnie są związane z Deno, i obie grupy tracą swoje, jakby swoich organizatorów, czyli nikt nie chce ciągnąć tego, tej społeczności dalej. Był jeden meetup, byłem na nim, bardzo dobrze go sobie wspominam, więc zastanawiam się, dlaczego taka decyzja, skąd taka decyzja, jakby są ludzie, którzy jest coraz więcej ludzi, którzy używa Deno i coraz więcej ludzi poznaje to ten nowy runtime. Ja widzę w nim przyszłość, no bo wszystko obecnie, jakby wszystko zmierza do tego, że przestajemy pisać w JavaScriptie na rzecz TypeScripta. No więc szkoda mi trochę. Zawsze mi szkoda, kiedy widzę takiego maila, a teraz, kiedy widzę dwa, no to tym bardziej. Chociaż trochę z kuluarów wiem, że to jedna osoba prowadziła obie grupy. Bartek, no i ten chłopak jakby, no chyba nie ma czasu po prostu na prowadzenie takich regularnych spotkań. Wiem, ile to wysiłku kosztuje, więc rozumiem go, ale może wy, czy może nasi oglądający, jeśli jesteście zainteresowani Deno i chcielibyście, żeby takie meetupy się odbywały, no to słuchajcie, no jest szansa, zostało 6 dni jeszcze do tego, żeby być organizatorem takich meetupów. No jakby to nie jest też tak, że taki meetup to wiecie, to musi być konferencja na 300 osób i trzeba tam kilku ludzi, aby zorganizować to wszystko i tak dalej. Nie, to wystarczy się spotkać gdzieś w jakiejś knajpie, jakby dogadać się z kilkoma prelegentami, żeby wygłosili coś na temat Deno. Deno się strasznie szybko rozwija, tam naprawdę można mówić i mówić na ten temat. Autorem Deno jest ten sam chłopak, który jest autorem Node'a. Tak. Więc, no bo nie wiem, czy Artur już zauważyłeś tą taką, jakby powiedzieć, tą taką taką bliskoznaczną nazwę, nie? Że jest Node, jak odwrócisz sylaby, to jest Deno. Teraz to zauważyłem. Wcześniej tego nie wyłapałem, żeby być z tą szczerym. I w ogóle też, tak jak mówiłem w parę minut wcześniej, nic w ogóle nie słyszałem nigdy o Deno, ale jestem trochę takim TypeScriptowym ignorantem, wydaje mi się, więc dlatego pewnie to jest spowodowane tym. I używasz Nexta? Znaczy, że używam Nexta, to za dużo powiedziane. Bawiłem się nim, coś tam sobie napisałem, ale jakby w pracy czy coś, to Nexta nie używam. Ale no wiadomo, no jakby ja nie hejtuję TS-a, że to jest, nie wiem, niefajne i tak dalej, tylko po prostu nie miałem jeszcze okazji tym się dłużej pobawić. Nie? Kumam. Jak już jesteśmy przy okazji wydarzeń, nie, to teraz twój news. Tak, dobra. Tak, tu chciałem, wiesz co, wrzucić tylko to, ten wpis na temat Expo nowej wersji. Jakbyś kliknął w ten link, to zobaczymy, co tam dokładnie jest. Ale generalnie bardziej mi chodziło o tym, żeby przy okazji tego live'a zakomunikować, że jest takie coś jak Expo i umożliwia jakby pisanie aplikacji równocześnie na weba, na iOS-a i Androida z użyciem Reacta. I jakby jest to naprawdę fajne narzędzie. Też nie zrobiłem w tym żadnej produkcyjnej apki, ale po prostu się pobawiłem trochę, zrobiłem sobie taką apkę do obsługi aparatu i filmików i planuję jakby, może nakręcić nawet coś na swój kanał na ten temat, żeby pokazać, że naprawdę jest to fajny system, fajna zabaweczka do pisania takich aplikacji na kilka platform. I teraz wyszła nowa wersja i zmienili jakby teraz podejście, że chcą wypuszczać nową wersję kwartalnie. I to jest, mi się wydaje, najlepsza informacja na ten moment, ale naprawdę fajnie działa to Expo, zwłaszcza jakbyś chciał na przykład na iOS-ie sprawdzić swoją apkę,
to nie musisz przechodzić przez cały proces wrzucania apki do App Store'a, tylko masz taką apkę, która się nazywa Expo i ona jest w stanie jakby asynchronicznie zaciągnąć twój kod i po prostu zbudować ci ten projekcik wewnątrz tej apki, którą masz zainstalowaną w telefonie. Więc naprawdę fajna rzecz. Nie wiem, coś słyszałeś o Expo? Interesowałeś się tym tematem? Zastanawiałem się, jaka jest różnica względem React Native, ale przeczytałem tutaj, że wewnętrznie jest użyty React Native, czyli Expo to jest pewnego rodzaju wrapper. Czy wrapper to dobre słowo? Tak, myślę, że to można tak nazwać. Generalnie chodzi o to, że po prostu piszesz w React Native i pod spodem Expo na przykład potrafi kod React Native'owy zamieniać ci na przykład na Progressive Web App'a, tak, że po prostu jesteś w stanie ten kod odpalić sobie też w przeglądarce, nie? Więc jakby Expo robi te różne rzeczy, tą magię pod spodem, kiedy skorzystać z webpacka, kiedy coś tam spakować, tak żeby Android to rozumiał, kiedy coś tam, wiesz, spakować na iOS-a, więc naprawdę fajnie to działa i jest też nawet, nie mam teraz pod ręką, ale jest fajny na GitHubie projekt, gdzie masz normalnie apkę a la Instagram, że masz tam normalnie zdjęcia, storiesy i to wszystko działa w Expo, możesz to odpalić w przeglądarce, możesz to odpalić jako apkę natywną i spoko to wygląda. Nice. Ja mam zerowe doświadczenie w kwestii budowania aplikacji mobilnych, więc może kiedyś bym coś spróbował, chociażby właśnie tak jak to wygląda, jak to działa. No, to jest ciekawa opcja. Ja co prawda natywnych aplikacji też nie pisałem, ale robiłem aplikację taką produkcyjną w Apache Cordova i mogę tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakby satysfakcję z developmentu, jaką ma programista, to jest ona na pewno wyższa przy Expo. I też wydaje mi się, że jakby bariera wejścia w Expo jest dużo niższa niż w przypadku Cordovy. Więc jeżeli ktoś komuś się marzy zrobienie jednocześnie apki webowej i natywnej, to myślę, że Expo teraz jest naprawdę jakby takim projektem, który warto rozważyć. Super. Dobra, lećmy dalej. To taki news z kraju i ze świata, taki społecznościowy bardziej, czyli zapraszam was wszystkich na szkolenie, które organizujemy w ramach Warsaw.js. Jest to szkolenie darmowe. Szkolenie o tematyce JavaScript dla średnio zaawansowanych, czyli takie tematy no na takim poziomie średnio zaawansowanym, czyli coś w rodzaju promisów, coś w rodzaju modułów, klas będą poruszane, będzie czterech trenerów, wszystko robimy online, także nic, nigdzie nie musicie wychodzić, jak oczywiście nie wychodzimy, no to dalej możemy w domach być i być na takim szkoleniu. Tu zostawiam link, jak ktoś będzie chciał sobie kliknąć, to wrzucimy też pewnie w opis filmu. Bilety schodzą bardzo szybko, więc jakby no pierwszy, kto pierwszy, ten lepszy. I nie wspomniałeś chyba, że póki co ten event jest bezpłatny. Tak. Robimy to pierwszy raz, w sensie robimy taką formę pierwszy raz. Eventów już zrobiliśmy kilkadziesiąt, ale z uwagi na to, że to jest pierwszy raz taka forma, no to też nie chcemy tutaj absolutnie. No też koszta są mniejsze, więc jakby nie trzeba mieć drogich biletów, czy po prostu biletów, więc tak, evencik jest darmowy, także nie będzie obiadów zawsze, które my serwowaliśmy, nie będzie ciasteczek i tak dalej. W domu każdy sobie zapewni. No pewnie tak. I taki chincik, ostatni newsik w tym temacie, że ja jestem jednym z czterech trenerów i będę prowadził grupę po angielsku. W tym roku w ogóle mam taki deal, że będę wszystkie szkolenia robił po angielsku. Czyli tak chciałem po prostu, żeby jakby no, wprowadzić wymusić na sobie taką
No, rozwój języka poprzez praktykę. Wiem, że to nie jest, w sensie wiem, jaki jest mój poziom, nie jestem z niego zadowolony, ale gdzie, jak nie na Warsaw.js-owym podwórku mogę testować, jakby mogę się uczyć, nie? Warsaw.js właśnie jest dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać w określonych tam kierunkach, no i myślę, że taka forma jak prowadzenie zajęć po angielsku jakoś mnie tam rozwinie. Zrobiłem już dwa takie szkolenia, byłem z nich prawie zadowolony od strony tej językowej, no więc jakby kolejne pewnie będą jeszcze lepsze. Mm-hmm. Zapraszam. Fajnie. Okay, zapraszamy. Ciekawostka JavaScriptowa, którą znalazłem na Twitterze, mianowicie jak usunąć element, właściwość z obiektu. No to na pewno wszyscy wiecie, kiedyś się uczyliśmy, że jak się uczycie JavaScriptu, no to wiecie, znacie operator delete i on co prawda no jakby usuwa taką właściwość, ale z użyciem nowoczesnej składni pięcioletniej, czyli destructoring assignment, możemy też usunąć element z obiektu poprzez stworzenie nowego obiektu bez tej właściwości, którą chcemy. Czyli destructoring jest tutaj, a tu jest taki rest operator i to jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli zobaczcie, że tego price'a sobie wyciągamy z obiektu char, przypisujemy do jakiejś zmiennej price, ale wszystkie inne właściwości wylądują w obiekcie char without price. No i teraz ten char without price będzie wyglądał tak samo jak ten char taki po użyciu operatora delete. Ja ci powiem, że ja jakoś nie mogę się do tego przekonać. Do tego? Tak. Jeżeli cię interesuje moje zdanie. Jedna rzecz. A co jeśli masz reduksa, masz reducera i chciałbyś i zrobiłbyś akcję, która ma pozbyć się czegoś ze stanu? Pozbyć się czegoś ze stanu. Znaczy, wiesz co, ja rozumiem, o co ci chodzi, nie? Że, ale wtedy w takich sytuacjach, jak coś takiego muszę zrobić, to wolę używać rzeczy, które każdy rozumie, bo to jest trochę taki dla mnie, taka ciekawostka, taki idiomik, takie coś, że wiesz, że tam informatycy się cieszą, nie? Że tutaj to takie, że to takie mądre i fajne, ale delete to jest coś, co chyba każdy zna, tak? I dlatego ja czasami wolę zastosować może coś takiego bardziej explicit niż taki jakiś czasami, wiesz, taki idiom, taki trik, bo przyznam szczerze, że jak wysłałeś to dzisiaj, to chwilę tak musiałem popatrzeć na to i tak pokminić i mówię, aha, okej, dobra, wiem, rozumiem, nie? A jednak jak się patrzy na delete, to jakoś, kurde, od razu wiadomo, o co chodzi, nie? No, tylko że ciągle pracujesz na tym samym obiekcie, nie? Więc jakby no, chyba nie można używać takiego operatora, kiedy zawsze reducer musi zwrócić nowy obiekt. Tak, to prawda i wydaje mi się, że gdybym miał potrzebę zrobić w Reduxie coś takiego, że nie chcę zwrócić konkretnego atrybutu, to po prostu bym to jak krowie na rowie w selektorze napisał i po prostu bym nawet, nie wiem, nawet bym chyba wolał wypisać wszystkie te atrybuty, które chcę, i pominął to, czego nie chcę, wiesz, o co chodzi? Że po prostu tylko patrząc na to, byś widział, co jest zwracane, nie? Ale szanuję. Myślę, że może ktoś się przekona do tego. Spoczko. No to taki trik oczywiście, taka sekcja z trikiem. O, mamy teraz część z dyskusją. Mhm. Dyskusja polega na tym, że jest pytanie otwarte do publiczności. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach na dole, czy używacie Prettiera? Jeśli używacie, to czy z użyciem, w sensie w jaki sposób używacie? Czy jako formater, kiedy zapisujecie plik, czy w jakiś inny sposób? A teraz Artur, pytanie do ciebie, jak ty używasz Prettiera? Powiem ci szczerze, że używam Prettiera w taki sposób, że mam właśnie ustawionego tego hooka w Gicie.
z użyciem właśnie tego, nie pamiętam, to się Husky chyba nazywa, tak? Nie pamiętam, bo to mój kolega w projekcie po prostu to zrobił, to działa i używam tego w ten sposób. Przyznam szczerze, że jakby chciałem, żeby mi ten pretier w jakiś sposób działał wewnątrz VS Code'a. Czyli na przykład nie wiem, czy nie wolałbym właśnie, żeby to nie był hook w Gicie, tylko żebym ja po prostu pisząc mógł, nie wiem, przycisnąć tam Shift F3, tak, czy cokolwiek, i wtedy zobaczę, że tadam, tu mi się poprawiło to, tak? Bo nie wiem, z tym takim automatycznym poprawianiem zawsze się, kurde, boję, że coś mi się tam pogubi, że nie wiem, będzie jakiś bug, będę klepał przez cały dzień, kurde, kod, zakomituję go i coś tam się, kurde, stanie nieodwracalnego. Wiesz, o co chodzi? Mam takie po prostu, takie po prostu uczucie i to jest chyba tylko uczucie, bo nie stało mi się nic takiego złego póki co. Mimo, że jeden kolega z zespołu mnie tam straszył, że miał raz sytuację taką, że gdyby nie miał otwartego edytora, to coś mu tam jakiś hook po prostu pogubił zmianę. Już nie wiem, nie pamiętam szczegółów, tak, co on tam miał i co on tam zrobił tak naprawdę, bo nie widziałem tego, nie wiem, obok stojąc, ale jakby zawsze jak są takie hooki, to po prostu się trochę tego boję. Kumam. Ja kiedyś, kiedy Prettier wchodził na rynek, stawał się coraz popularniejszy, zainstalowałem go sobie w edytorze i miałem włączoną opcję formatuj przy zapisie i miałem włączony autosave w edytorze. Mhm. I nie zdążyłem jeszcze dokończyć swojej myśli, a już Prettier mi formatował kod. I to było najgorsze, co jakby to jest strasznie takie dziwne uczucie, kiedy napisałeś coś i nagle jakby nie dotykasz nic i nagle twój kod wygląda inaczej niż jak go przed chwilą napisałeś, nie? I właśnie z tego powodu zrezygnowałem z Prettiera 2 lata temu, wtedy kiedy on był taki, wchodził na rynek właśnie, no to bardzo go źle oceniałem i porównywałem go do bardzo takich niemiłych rzeczy, ale teraz, kiedy przyszło mi pracować w projekcie, gdzie Prettier jest właśnie zapięty jako hook gitowy, czyli z użyciem tak zwanego pre-commit hooka, no to super sprawa. Jakby piszę sobie logikę taką, jaką chcę, zapisuję w edytorze, kiedy chcę, czy w autosave'ie, czy nie, i przy commicie ten kod, który napisałem, jest formatowany na taki sposób, zgodnie z jakąś tam konfiguracją i mogę go spuszować do pull requesta, dzięki czemu nie mam w code review komentarzy w stylu no wiesz, tu mogłeś zrobić lepiej, tutaj jest za dużo spacji, tu jest za mało, tutaj brakuje średnika i jakby to mi się nie podoba, tam to mi się nie podoba, jakby totalnie nie mamy takich komentarzy, nie? Mhm. I to jest super sprawa, jakby wreszcie przestaję w code review czytać komentarze dotyczące stylu. Mm-hmm. I to też jest fajne, że też ten w tym lint stage tak naprawdę linter ci się wykonuje na wszystkich twoich zmianach. U nas też to tak jest właśnie w projekcie zrobione i też to jakby przyznam szczerze, że parę razy mi uratowało dupę, że po prostu coś tam chciałem po prostu wrzucić do code review, a na przykład linter mi powiedział, że tutaj masz coś tam niezadeklarowane, tak? Albo tutaj masz jakiś tam hook bez tam, nie wiem, dependencji, nie? I to jest naprawdę fajne. Tomasz pisze, że możemy przestawić Haskiego, żeby informował, co mu się nie podoba, a nie sam zmieniał. Tak. No na pewno da się to rozwiązać. Tak jak mówiłem, to jest tylko jakieś takie moje uczucie, że chyba bym wolał to mieć manualnie, ale mamy to na projekcie i na razie nic złego się nie stało i faktycznie ratuje to dupę, nie? Więc fajne. Ja przygotowałem właśnie na potrzeby dzisiejszej transmisji taki projekt, w którym jest tylko to, co jest potrzebne do takiego setupu,
jaki tutaj opisałem, czyli jest husky, który podłącza się pod pre-commit hooka gitowego. Jest paczka lint stage, która bierze pod uwagę tylko zmiany, które są w gicie, czyli te pliki, które zostały zmienione w danej rewizji, nie cały projekt, no bo wyobraź sobie sytuację, że masz Haskiego i masz Prettiera i nagle przy takim prekomicie formatujesz cały projekt. No to wiesz, no to przecież to jest nie do zaakceptowania. No nikt tego nie przyjmie, nie można tak traktować projektu, nie można tak traktować kodu. Dlatego paczka Lint Stage pozwala tylko i wyłącznie na to, żeby te zmiany, te pliki, które są w zmianie, brały udział w formatowaniu. No i Prettier, który właśnie formatuje nam pliki. Zobaczcie, jak jest strasznie prosty setup. Packet.json, instalujemy właśnie te trzy zależności, tworzymy w Packet.json właściwość husky, później hooks, precommit i uruchamiamy lint stage. No i później, kiedy mamy lint stage, to trzeba dwa pliki mieć. Pierwszy to jest do lint stage, a drugi to jest, czyli ten lint stage, co robi. W moim przypadku, jeśli zmieniony plik będzie miał końcówkę MD, to uruchomi Prettiera i Prettier z flagą write zaktualizuje ten plik, czyli jakby nadpisze go, nie tylko, znaczy, no nadpisze go. No i sam Prettier, konfiguracja Prettiera tutaj jest taka, którą jakby używam i no oczywiście, że cztery spacje jako wcięcie, no bo nie może być inaczej. Projekcik jest na moim GitHubie, jak ktoś by chciał skorzystać, to proszę bardzo, zapraszam. I jest komentarz od Kamila, który mówi, że zapisuje tak, kiedy zapisuje, wtedy Prettiera uruchamia chyba, czyli przy zapisie, no to tak jak już mówiłem, no to nie jest za szczęśliwa opcja, przynajmniej tak według mnie. Chyba, że autosave'a nie ma, no to jeszcze spoko. No ten autosave myślę, że u ciebie sporo namieszał, tak? Bo to faktycznie jak nie zdążysz jeszcze czegoś napisać i on ci to zrobi, to fakt, ale no z autosave, na save'ie to faktycznie wydaje mi się, że to też jest fajne, że zapisujesz i po chwili widzisz tak naprawdę, co się tam stało, nie? Z tym kodem i też to możesz jakoś przejrzeć, czy ci to pasuje, nie? No to prawda, to prawda. Lećmy dalej. O, tu jest Make My Day, sekcja z żartami i zobaczcie, jaki ostatnio błąd znalazł na Twitterze. Na Twitterze się podzielił Jake Archibald, pracuje w Google'ach, przy DevToolsach chyba, chociaż mogę się mylić, i znalazł taki błąd w swoim kodzie, w swoim pet projekcie, kiedy to... pomylił znak operator przypisania z operatorem porównania. To jest niesamowite. Miałeś tak kiedyś... Wiesz co, tak, jak dzisiaj patrzyłem na to, to na pewno miałem i nawet się zastanawiałem, patrząc na ten przykład, czy mu nie wyłapał tego linter. I właśnie mi to wyłapał linter w momencie, jak masz ifa. Jeżeli jakby linter wie, że coś tam sobie sprawdzasz i napiszesz takiego babola, to on ci to powinien podkreślić, a tutaj jest no już bardziej subtelne to, bo tutaj jeszcze tak naprawdę jak masz ten find thread, to też masz nawiasy okrągłe przy thread ID równa się thread ID, prawda? Czyli to w ogóle taki kurde bug, że wydaje mi się, że po 7 godzinach pracy, nie wiem, czy ja bym to zauważył w ogóle, po prostu bym patrzył kurde i nie widział, nie? Takie są najgorsze, nie? No, to prawda, to prawda. A propos takich błędów, to miałem jeszcze jeden taki błąd, co pamiętam kiedyś mi bardzo zapadł w pamięć, to z kolei w Rubim, jak miałem metodę Rubiego i przekazywałem do niego argument i argument był tam na przykład, nie wiem, thread i jakoś mi tak pasowało, że w ciele metody po prostu sobie przypisałem zmienną thread jeszcze raz. Nie miałem żadnego lintera i Ruby też jest no taki elastyczny, że on to w ogóle w dupie ma, tak? Po prostu wiesz, tworzysz zmienną, to on ją tworzy, tak? I nieważne, czy to był argument, czy nie. I pamiętam, że to też mi tam, kurde, parę jakichś tam godzin zajęło, zanim się zorientowałem, kurde, co tam jest nie tak, nie? To też taki prosty bubble, nie? Czyli tak zwany shadowing, tak? Przysłanianie.
Tak. To prawda. I tutaj jeszcze w tej historii jest Łukasz, mój kolega, który podrzucił konfigurację w ESLint-cie, która jakby ratuje tą sytuację. Nie? Tylko no właśnie trzeba użyć takiego lintera, żeby uratowała. Żeby uratował taką sytuację. No, pewnie tutaj Jake jakoś nie chciał tracić czasu na takie różne setupy, więc żadnego lintera nie miał. No ale no, jak najbardziej, no, to jest coś, co linter powinien wyłapać bardzo szybko. No, no dobra, Artur, to chyba tyle. Czy masz jakieś tematy jeszcze? Coś chciałbyś powiedzieć? Wiesz co? Chyba nie. Fajny, myślę, że live wyszedł. Nie wiem jak frekwencja, ale możliwe, że pogoda jest taka, że kto tam może, to siedzi na balkonie, a nie na jakichś tutaj live'ach. Ale tak, myślę, że podobał mi się live. Dowiedziałem się paru rzeczy. Nie wiedziałem kompletnie nic o Deno, a wydaje mi się to faktycznie ciekawy projekt, zwłaszcza to, że on jest taki super secure i tam jakby by default nie masz tam, nie wiem, dostępu do sieci, tak, jakiś tam, kurde, dostępu chyba do systemu plików nawet, tak, że to tak. Wszystko jest takie po prostu domyślnie mega bezpieczne i to wydaje mi się wielki plus względem do tego, co możesz sobie, wiesz, strzelić w stopę, jeżeli chodzi o Node.js-a, tak, bo tam z kolei wydaje mi się, że czasami jest za prosto, aż zrobić sobie jakiś problem. I co? O dekoratorach się dowiedziałem fajnych rzeczy, więc myślę, że live naprawdę na plus. Od siebie zapraszam oczywiście na wasze workshopy, które są dostępne online, więc jak ktoś siedzi i tak w domu, nie ma wymówki, że rower, że bieganie, że tam kurde morsowanie w jeziorze, można sobie zrobić workshop. A ja co? No zapraszam do śledzenia swojego fanpage'a, wrzucam też tam czasami rzeczy związane z Reactem, z JS-em, więc jak ktoś tutaj pierwszy raz widział moją twarz i słyszał mój głos, to zapraszam. Super, no ja też zapraszam wszystkich do obserwowania moich z kolei social mediów. Jakby konkuruję z Arturem o to, kto pierwszy zdobędzie milion followersów. No. Już jesteśmy dosyć bliżej, więc jesteśmy, tak, można powiedzieć, na finiszu. Będziemy mieli wkrótce z tyłu te takie, są te takie puchary chyba tam, YouTube, taki znaczek Play, ten platynowy, ci wysyłają, jak masz tam jakieś kamienie milowe i właśnie widziałem śmiesznego mema, że Bill Gates trzymał ten taki za chyba milion czy za 100 tysięcy subów, trzymał tą statuetkę od YouTube'a i podpis był, że kiedy przejdziesz wszystkie levele i bierzesz się za endgame. I tak w przypadku Gatesa go podsumowali, więc życzę sobie i tobie też takiej statuetki. Awesome. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobała wam się taka forma, to super, to dajcie znać i będziemy mogli wtedy pomyśleć o drugiej edycji, no i tak dalej, jakby jesteśmy super otwarci, to był wielki test, fajnie się rozmawiało, dzięki Artur, komentarze na zakończenie, elegancko się słuchało na rowerze, proszę bardzo, ktoś na rowerku nawet jechał. Można też oglądać na balkonie. Czyli można. Widzisz, można. No. Można kodować, wszystko można. Super. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w internecie. Pozdro. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć, cześć.